muszę powiedzieć, na tym bardzo dobrze zarabialiśmy. Z widłami, ze zbożem. To był pracę, który nam płacono. Jeszcze nie mu płacono. Krzepcy, się okazało to. Powróciłem po 12 godzin tak przy maszynie, jak to się mówiło, i pracować. I tak było do studiów właściwie, dopiero właściwie już w trakcie studiów przestałem tam jeździć. Bo zacząłem trochę jednak jeździć po Polsce i... Sam, no bo pojawiały się różne sytuacje. Więc... Ale to był taki formatywny okres. Ja się czułem człowiekiem, który doskonale wie, jak na wsi pracować i ma wspólny język z tymi ludźmi. No i rzeczywiście tak opiekuńczość tej rodziny była wspaniała. Tak, i to wcale nie jest takie oczywiste, prawda? Tak, oczywiście, że to nie jest takie oczywiste, ale w tej rodzinie było, tak. W tej rodzinie było i taka, ten rodzaj solidarności, więzi pozostał. To była rodzina, mój ojciec urodził się bardzo dawno, bo 100 lat temu właśnie, tak, w 1916 roku i on dość późno się ożenił. Ale z tego, co słyszałem, on był jednym z najmłodszych dzieci wśród 16 rodzeństwa, więc... A znał pan kiedyś wszystkich? Nie wszyscy przeżyli. No, 16 dzieci urodziła moja babcia, ale przeżyło chyba 10, bo to były takie czasy, że dzieci umierały w dzieciństwie. A ja poznałem tylko kilkoro z nich już po wojnie. Bo jak on był najmłodszy, no to ci starsi albo umarli. Jeden zginął w łagrach sowieckich jako żołnierz. Jakiś inny gdzieś zginął i się więcej nie pojawił, więc... A rodzina była bardzo, że tak powiem, duża. A babcia, z tego co słyszałem, po której mam swoje drugie imię, Teodor. Facet nie uczył się, ale tę muzykę skończył, umie wszystko robić. Bo ci w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego to wszyscy umieją tę pracę na polu, na wsiach wykonywać. Która rozsądzała spory? Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że była najstarsza, czy że właśnie miała tyle dzieci? Dużej rodziny, właśnie tyle dzieci. Ja dziadka to w ogóle z tej strony nie mogłem znać, bo on umarł w 1920 roku, więc ja nawet nie wiem za wiele o nim samym. A to jest ta babcia, która mieszka w Poznaniu, czy w Poznaniu mieszka mama? Nie, mieszka po mamie. Po mamie, tak. Więc ja tą moją babcię tylko pamiętam ze wsi, z dzieciństwa, jak przez w takiej chuście, tak ubranej, takie wiejskie kobiety, w spódnicy do ziemi, taka właśnie starsza, zaduszona i która przeganiała gęsi przed nami, żeby krzywdy jako małym dzieciom zrobić, ale tak jak przez mgłę zupełnie pamiętam, bo ja byłem wtedy bardzo mały przecież. I jakie marzenia się wtedy pan miał? Czy żeby może zostać na tej wsi, czy jednak to miasto było takim... Nie, ja nie chciałem zostać na wsi. Ja pana mieszkałem, się urodziłem w mieście i byłem wychowany w mieście i całe życie moje było miejskie, więc... Oczywiście jako dziecko marzeniem moim było być maszynistą parowozu, więc ono nie robiło ogromne wrażenie, parowozy, których już teraz nie ma na dworcach, to było coś niezwykłego. No i z tego powodu pan do liceum poszedł. Nie, do liceum poszedłem, bo miałem iść, bo to, wie pani, to nie jest tak, że, znaczy do dzisiaj to nie jest tak, że dzieci same decydują, rodzice, ojciec uznał, że mamy iść do szkoły średniej i koniec. I to potem jak umarł, to mama jeszcze tego dopilnowała, poszła do pracy, ale tego dopilnowała i wszyscy poszliśmy do szkół średnich, ja do liceum, a moi bracia do techników i wszyscy skończyliśmy te szkoły średnie i potem ja poszedłem na studia. No właśnie, to jak to było z tą decyzją, że brat poszedł do technikum, a pan do liceum, skoro jak niemal bliźniaki przez całą prawie podstawówkę? Bo on miał jakiś taki rozmykał do rzeczy technicznych i to mu pozostało, a ja miałem, jak to mówią na wsi, gadane. I byłem bardzo elokwentny. To oni chcieli, żeby pan był adwokatem na pewno. No tak, tak, to było ukryte marzenie, a ja chciałem być archeologiem, śródziemnomorskim. No tak. Prekolumbijskim, dlatego że przeczytałem Kosidowskiego, Gdy słońce było Bogiem i jeszcze parę innych rzeczy o kulturze Azteków, Maury i tak dalej. Mnie to strasznie zafascynowało. Myślał pan, że jeszcze może coś jest do odkopania? Tak, oczywiście, od odkrycia miasta w dżungli, fantastyczne. Ale i chodziłem do Muzeum Archeologicznego, które było w Pałacu Górków tuż przy Starym Rynku i byłem członkiem koła archeologicznego, chodziłem na wykłady, ale mnie specjalnie archeologia polska wtedy nie interesowała. Dzisiaj patrzę na to inaczej, uważam, że to jest bardzo ciekawe również, ale mnie interesowały te egzotyczne wymiary i chciałem iść na archeologię i już byłem na to bardzo zdeterminowany i tak dalej, ale muszę powiedzieć, jak mama mnie ubłagała, żebym jednak poszedł na prawo, bo ona uważa, że po archeologii to ja nic nie będę umiał. Nie będę miał pracy, to przecież jest zawód, z którego nic nie ma, poza tym
Dobrze było, żeby był w rodzinie prawnik. To też tak myślano wtedy, że dobrze. Jeden prawnik na całą tę rodzinę. Znaczy, dobrze, żeby ktoś był jak lekarzem? Nie było. Znaczy, miałem wuja lekarza, ale ja mówię, tej generacji mojej, mnie i moich kuzynów, nikt nie poszedł na medycynę. Ci moi kuzyni ze wsi poszli do szkół rolniczych i skończyli też studia rolnicze. Często jeden z moich kuzynów poszedł na fizykę i był wybitnie zdolny. Skończył fizykę i zrobił doktorat w Poznaniu. Niestety umarł niedawno, ale to był absolutny geniusz, który oprócz tego, że ten studiował fizykę, jeszcze prowadził sad na wsi i żył tak rozrywkowo, że mogłem mu tylko zazdrościć, był człowiekiem piekielnie dowcipnym. No. Umarł 10 lat temu, niestety, na raka. Ale więc zostałem namówiony do tego, żeby przekonać, żeby iść na prawo. Jeszcze mój kolega z klasy, z ławy szkolnej, z szkoły średniej, zresztą chyba znany niektórym ludziom, Krzysztof Magowski, który jest reżyserem filmowym, który nakręcił ten film o Niemenie. On szedł na prawo i mnie w końcu przekonał, żeśmy razem poszli na prawo i poszliśmy razem na prawo. No to dla kogoś, kto chciał być archeologiem, studia prawnicze, musiały być straszną męczarnią. Nie, broń Boże, ja uważam, że znaczy nie byłem. Wie pan, ja byłem człowiekiem, który do historii interesował, więc. A, no tak. Więc w szkole średniej byłem nawet prezesem koła historycznego w moim liceum. Więc studia prawnicze od tej strony miały też na początku pewien duży ładunek wykładów z historii prawa powszechnego i prawa polskiego. Ale również niesłychanie ciekawe wykłady socjologii prawa i to mnie bardzo wciągnęło. I jeszcze w dodatku okazało się, że o czym nie mogłem wiedzieć, ale że nauczyciel prawa jest człowiek, którego uważam za jednego z ludzi, którzy mieli największy wpływ na moje życie, to jest profesora Ziembińskiego, który był logikiem i teoretykiem prawa, wybitnym zresztą. I ja się na pierwszym roku zapisałem od razu na seminarium do niego i chodziłem co roku na seminarium, a jeszcze zabawne jest to, że opiekunką mojej grupy studenckiej była wówczas chyba doktoryzująca się, a i zrobiła doktorat wtedy, pani profesor Sława Wronkowska, która jest w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym i przez 4 lata prowadziła naszą grupę. Wydział Prawa był wtedy w Poznaniu fenomenalny. No, ja przypomnę nazwiska. A ile kobiet studiowało? Dość dużo. Tak? Tak, dość dużo kobiet. Tak. Tu nie miałem takiego poczucia jakiegoś genderowego zachwiania, prawda? Uczciwie mówiąc, nie zwracałem na to uwagi. Co do proporcji, ale było bardzo dużo dziewczyn, to zresztą bardzo pomagało, bo można było od nich ściągać notatki, no one były pilniejsze i dawały odpisać albo przydać notatki z wykładów, na które nam się nie chciało chodzić, więc to miało taką zaletę. To był trudny czas, jak pan myślał o swojej przyszłości po prawie, co pan o niej myślał, bo prokurator obciążony, adwokat bez backgroundu rodzinnego niemożliwy, sędzia. Nie, to się, jeżeli chodzi o moją karierę prawniczą, to się rozstrzygał trochę później, dlatego że profesor Ziembiński chciał, żebym koniecznie został jakimś pracownikiem naukowym, napisał u niego pracę magisterską i on odczuwał, on bardzo był odpowiedzialny za swoich magistrantów wszystkich i on był bardzo wymagający, więc napisał u niego pracę magisterską. Do dzisiaj w środowisku prawniczym jest przez wielu traktowany jako no, dowód pewnych kwalifikacji umysłowych. I co to była za praca, pamięta pan? Budyna jak fraki z olejem. Mi się już nie chciał wtedy prawa studiować. I mi profesor, on mówi, niech pan sobie wymyśli jakiś temat. Mi się już nie chciał wymyślać. I w końcu odbył jakiś temat. Pojęcie kontroli w polskiej literaturze prawniczej. Ale ja wtedy już miałem zupełnie inne fascynacje. Bo w międzyczasie zaangażowałem się w kulturę studencką. I bardziej mnie interesowały teatry studenckie, festiwale i poeci Ofowicz i Nowej Fali i tak dalej. W związku z tym przestałem się specjalnie zajmować prawem. Napisałem jeszcze tą pracę po to, żeby skończyć właściwie. I profesor Ziemiecki jeszcze chciał, żebym ja został gdzieś w kręgu jakichś takich badań, czyli w Polskiej Akademii Nauk, chciał mi zadać jakieś asystentury czy cokolwiek, żebym jego rekomendacje były niesłychanie szanowane. Ale ja mu bardzo podziękowałem, powiedziałem panie profesorze, że ja już mam inne plany życiowe i zostałem aparatczykiem, jak to się mówi, młodzieżowym, bo zostałem szefem Komisji Kultury
zarządu łowieckiego SZSP w Poznaniu wtedy. I to fuj! Który to był rok? To był rok 75. I tam przez dwa lata rzeczywiście żyłem fantastycznie. To były lata, w którym ta 8 dnia odnosił ogromne sukcesy, ale wyłącznie na ofie i był już zwalczany przez bezpiekę. A ja byłem teoretycznie go, właśnie praktycznie byłem przełożonym tego teatru, tej strukturze organizacyjnej. I jak to przełożony? No bo to był teatr studencki, który był afiliowany przy klubie studenckim od nowa, który podlegał mnie jako szefowi komisji kultury i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę opowiadał, bo to nudne, ale to rzeczywiście... No to ciekawe właśnie. Ale to... Był pan za, czy przeciw? Oczywiście za. Za to mnie wyrzucono potem w 77 roku z pracy, ponieważ odmówiłem rozwiązania teatru 8 dnia i były straszne naciski, bo wtedy już był KOR, teatr 8 dnia był związany z KOR-em, Stanisław Barańczak w Poznaniu, bardzo związany z teatrem 8 dnia i bezpieka nie mogła strawić sytuacji, w której, a szczególnie partia komunistyczna, czyli PZPR, że organizacja studencka chroni i finansuje teatr taki jak teatr 8 dnia. I w związku z tym wywierano na mnie ogromne naciski, że mnie rozwiązał teatr 8 dnia, odmówiłem i za to zostałem potem usunięty, co nie sprawiło mi żadnej przykrości, bo czułem, że to już wszystko się zaczyna sypać, znaczy w tym sensie, że sytuacja polityczna się robiła strasznie nieprzyjemna, takie było zakręcanie śruby, a z drugiej strony też narastały ruchy opozycyjne, i potem właściwie, i wtedy powiedziałem, że jak mnie wyrzucano, to zapytał mnie, to był taki mój przełożony z aparatu, co ja bym chciał zrobić, a powiedziałem, że chciałbym jednak zrobić aplikację sędziowską, bo może będę prawnikiem i czy może się da załatwić. I niech pani sobie powiedzieć, że on załatwi mi tak zwaną zaoczną aplikację sędziowską, czyli żeby bez wynagrodzenia, że raz w tygodniu chodzę na zajęcia i potem zdaję egzamin sędziowski po 2 latach i tyle. I chodziłem przez pierwszy rok, to było bardzo ciekawe i nawet zdałem egzamin połówkowy bardzo, bardzo dobrze, a potem wiesz, pani, jak to było, potem wtedy, znowu pana jakaś polityka wciągnęła. No właśnie, Solidarność się pojawiła i ja wtedy ten drugi rok kompletnie zawaliłem. Nie miałem czasu się przygotowywać do egzaminu końcowego, bo to wszystko było w 80-81 i tak sobie obiecywałem, że znam egzamin może w terminie poprawkowym, a poprawkowy przebadał już na grudzień i wtedy wprowadzono stan wojenny i już nie mogłem podchodzić, bo mnie internowano i chyba już nie było egzaminów. Natomiast z tym się wiąże taka zabawna dla mnie sytuacja, ponieważ właśnie zbliżam się do końca opowiadania, kiedy skończyła się moja kariera prawnicza, dlatego że ja byłem internowany i mnie wypuszczono w lipcu 82 roku i wtedy poszedłem do sądu wojewódzkiego, do pani sędziny, która prowadziła te szkolenia dla aplikantów i odpowiadała za egzaminy i spotkałem ją, on był bardzo nieprzyjemny, bardzo taka zresztą mocno komunistka, taka wierna córa partii, jak to się mówi. Ja ją spotkałem na korytarzu sądu wojewódzkiego w Poznaniu i zapytałem, panie sędzio, ja jestem aplikantem sędziowskim, ale nie podchodziłem do egzaminu. Kiedy będę mógł podejść do egzaminu? A ona tak stanęła na mnie, tak patrzyła, tak opryskuje, powiedziała do mnie, dlaczego nie podszedł pan do egzaminu w terminie? Mówię, pani sędzia, nie mogłem, bo siedziałem w więzieniu. I ona zrozumiała, najpierw rozbiegany wzrok, jak sobie wiedział, co się do niej mówi i potem nagle dotarło do niej, o co chodzi. I tak nagle zeszła z niej ta arogancja i mówi, to niech pan idzie ze mną. Wzięła mnie do gabinetu i mówi, proszę pana, egzamin będzie, ale mi się wydaje, że pan go nie zda. A ja mówię, a dlaczego pani sędzi? Ona mówi, wie pan, bo ja tutaj mam pański połówkowy egzamin, był świetnie, ale na tym egzaminie końcowym są też pytania z nauk politycznych. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pan udzielił prawidłowej odpowiedzi. Miałem przed rację oczywiście. I poszedłem jeszcze do mojego przyjaciela, adwokata, którego zapytałem, czy gdybym się okazało, że zdam egzamin sędziowski, to mam szansę na przyjęcie do aplikacji adwokacką. On powiedział, najmniejszej szansy nie masz, bo to nawet gdybyśmy my ciebie tu w Poznaniu przyjęli
na aplikację adwokacką, to minister to uchyli w każdej chwili i cię wyrzuci. Także wtedy zrezygnowałem całkowicie. I niestety musiał pan zostać dziennikarzem. Nie, jeszcze nie. Wyemigrowałem jeszcze w międzyczasie. A, no tak. Byłem w Szwecji i tam skończyłem moje następne studia na Uniwersytecie w Lund. Tym razem ekonomiczne, właściwie menedżerskie, więc mam dwa dyplomy. Jeden prawniczy, a drugi ekonomiczny ze Szwecji, zresztą z bardzo dobrego uniwersytetu. No i cóż, szwedzkiego. Że ze Szwecji. I cóż, zasadzie. Ze tak, i cóż, ze... Nie, już nie, no. Będziemy ćwiczyć to innym razem. I cóż, że ze Szwecji. A jak mama na to reagowała? Mama, rozumiem, była jeszcze przy tych... Tak, mama umarła... systemowych porażkach. Niedawno. Ale ona się bardzo o mnie martwiła, ale w pewnym momencie uznała, że chyba ten typ tak ma, więc to, że... Zrezygnowała. To, że, znaczy, że nie zostałem prawnikiem, a działaczem młodzieżowym i to jeszcze w tak dziwnych sferach jak kultura, więc potem, że się zaangażowałem w Solidarność i potem, że byłem internowany, więc tam kilka takich... sytuacją oswoił. No, ja pamiętam taki bardzo dla mnie przejmujący moment, jak ona przyjechała na pierwsze widzenie ze mną w Gębarzewie, to było pod Poznaniem, a z moją żoną i ona się wtedy rozpłakała. I ja sobie uświadomiłem, że ona ma taki właściwie dramat, bo jej ojciec, czyli mój dziadek, właściwie został zamordowany przez UB w 1951 roku. I tak, ona już była dorosła i to mocno. Tak. I ja myślę, że dla niej to było taki właściwie coś strasznego, że nagle najpierw jej ojciec, a teraz widzi syna za kratami. To był styczeń 1982 roku. Gębarzewo, taki ciężki ośrodek dla recydywy, kraty, mury i tak dalej, więc ja powiedziałem, że moja żona była z nią, ją bardzo tam wspierała, a ja powiedziałem, że nie ma powodu, że płakała, bo przecież nie siedzę tutaj za przestępstwa kryminalne, tylko za poglądy. I ona się uspokoiła. Więc... No, ale jej i ojca też nie zabili za przestępstwa kryminalne. Tak, oczywiście, no, był nauczycielem. I... A co to za historia właśnie z tym dziadkiem? To się zdarzyło w Morągu, na Warmii chyba. To jest. I on był nauczycielem przed wojną, budował polskie szkolnictwo przed wojną i jego z tej miejscowości, właśnie okolic Cewa, czyli to miasteczko nazywa się Sąpolno, przeniesiono po wojnie, ponieważ on był tam zbyt niezależny, on był dyrektorem szkoły, więc go na siłę przeniesiono właściwie tam. Sąpolno to pod Koninem, za Koninem? Tak, 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 tak. Tak w drodze na Inowrocław? Tak, tak, Sąpolno. To pani zna, widzi pani. No bo tam mieszka moja babcia. W Sąpolnie? W Piotrkowie Kujawskim. Aha, no to znacznie. No oczywiście, nie dam dokładnie. To jest to okolica. Sycowo jest tuż przy Sąpolnie. I on tam był z babcią i jego aresztowano kiedyś. Zaczął w 1951 roku. To była tajemnica rodzinna. Mi tego nie opowiadano, ale później się od rodziny dowiedziałem. Publicznie się wypowiedział na temat władzy ludowej i podporządkowania Sowietom Polski i tak dalej. I tego samego dnia go UB aresztowało. I po trzech dniach wydali ciało. Więc z informacją, że popełnił samobójstwo. Natomiast lekarz, który robił obdukcję, no, stwierdził tylko, bo mam kopię tego, śmierć przez zaduszenie. Więc ale to, jak pamiętam, to była taka... A czemu tajemnica rodzinna? No, żebyśmy nie byli obciążeni tym wszystkim. Przecież niech pani pamięta, że w 50-tych latach, 60-tych wydawało się, że ten komunizm będzie wieczny. Że po co my mamy nosić jako dzieci w sobie jakieś takie balasty przeszłości, bo może będziemy, nie wiem, czuli się w obowiązku buntować. Nie, znaczy tak... To było doświadczenie tej generacji, która przeszła wojnę, przeszła lata stalinizmu, strasznego stalinizmu. Zresztą okres 51 rok, to jest szczyt stalinizmu, 51, 52, 53. Dopiero po śmierci Stalina dopiero zaczyna od 54 roku troszeczkę się luźnić. Dopiero przychodzi odwilż w 55, 56. Ale moja mama miała to za sobą po prostu, to przejście, kiedy ona dostała telegram, że przyjeżdżaj, bo dziadkiem jest niedobrze i przyjeżdża, dziadek już nie żyje, prawda? Więc i obchoda tylko, że jak chodziła z telegramami, które nadawała do rodziny, żeby przyjechali, to cały czas za nią chodzili ubecy i patrzyli przez ramię, jak wypisuje te telegramy
I przyjechała rodzina. To było wielkie wydarzenie, tam wielki kościelny pogrzeb. Dzieciom nie pozwolono iść na pogrzeb. No, to było takie wydarzenie dla tego Morynga, które do dzisiaj paru starszych ludzi pamięta i grobem mojego dziadka opiekuje się tam jeszcze kilku żyjących jego uczniów powojennych, więc... Ale to taka dygresja właśnie, tylko powiem, że... Kiedy się pan o tym wszystkim dowiedział? Kiedy pan już był na studiach, czy wcześniej? Pod koniec liceum, bo babcie, która odważyła się mi to powiedzieć, przycisnąłem, dlatego że ja miałem takie poczucie, że jak rozmawiałem z rodziną też na ze wsi, to oni mówili, ale ty miałeś fajnego dziadka, to był facet, no, z charakterem, no, słuchałem potem. Jeszcze inna zabawna rzecz była, że bardzo wielu starszych ludzi mi się kłaniało, kiedy się dowiadywali, że jestem wnukiem dyrektora Łukasiaka. Więc i w końcu postanowiłem się dowiedzieć, co z tym dziadkiem. No i babcia, która paliła papierosa. Paliła papierosy, wsadziła w cyfkę papieros Giewont, którego dzisiaj nie ma, zapaliła i powiedziała, no to teraz ci powiem, jak to było. I mi opowiedziała tą historię i od tego czasu wiedziałem. I trochę jeszcze później jeszcze inni coś tam dopowiedzieli. No i nie przeszkodziło to panu zostać działaczem ZMS? To nie był ZMS. To było ZSP. Nie, i SZSP. No, bo pan powiedział aparatczykiem, więc ja nazywam to aparatczykiem, sobie to tak, skojarzyłam. Tak, a nie, no to bardzo przepraszam. Ja do ZMS-u w szkole średniej nie wstąpiłem jako jeden z nielicznych. Jako jeden z nielicznych uczniów. Właśnie mnie to cały czas dziwiło i tak. Chodzi mi po głowie ten ta niekonsekwencja. W szkole średniej. I ten teatr 8 dnia i nie mogłam sobie tego. Ja chodziłem do szkoły średniej 3 liceum ogólnokształcącego imienia Marcina Kasprzaka, który miał taką reputację takiego dość czerwonego, takiego właśnie... Jak to Kasprzak? No wie pani, Kasprzak to jest właśnie postać, która jest kompletnie w tej chwili przekłamana w Polsce. No, uważam, mogę za chwilę tylko wrócić, dlatego że... Ale w każdym razie ten... I w tym liceum właśnie prawie 100% młodzieży zapisywało się ze ZMS-u, bo to miało pomagać w dostaniu się na studia, ale ja się nie zapisałem i to było mi wytykane potem przez nauczycieli, że nie jestem, a nawet jeden z nauczycieli już w 4 klasie, teraz z perspektywy czasu widzę jako zupełnie niezwykłe i potrafił przy klasie oskarżać mnie, że słucham Wolnej Europy, bo zadaje niewłaściwe pytania, prawda, więc... Czyli to były jeszcze takie odruchy z wczesnych lat 50., proszę, tak, a już tak późno. Ta generacja jeszcze, która to sobie nosiła. Czyli więc... takie donoszenie na kolegę. Tak, i nawet obniżył później, obniżył mi stopnie z historii, a byłem prezesem koła historycznego w tej szkole i z tak zwanego wyufania obywatelskiego, czegoś takiego, żeby mi utrudnić dostanie się na studia prawnicze, więc... Ja tą szkołę źle wspominam. Uważam, że to była szkoła... Represyjna. Taka opresyjno-czerwona. To znaczy, natomiast chodzi o Kasprzaka, to ja pojechałem raz tylko i wyłącznie na zjazd absolwentów. Szkoła wróciła do swojej przedwojennej nazwy Świętego Jana Kantego, o którym nikt właśnie nic nie wie i nie ma żadnego wizerunku jego, więc zamówiono portret Świętego Jana Kantego i wyszedł jakiś okropny portret w auli. Bo to jest tak od ściany do ściany. Do ściany. I ten. Ja powiedziałem tutaj pani dyrektor, że ja przyjadę pod warunkiem, że będzie wisiał tu jeszcze portret Kasprzaka, ponieważ ten Kasprzak był patentem tej szkoły, ja skończyłem liceum imienia Marcina Kasprzaka. I dlaczego mówię, że to jest przekłamana postać? Dlatego, że ja wtedy rzeczywiście uważam, że to oczywiście jakiś komunista i jak PZPR go zrobił patronem tej szkoły, to jakaś strasznie podejrzana postać, ale to był niesłychanie ciekawy, bardzo niezależny człowiek, który zginął właściwie, dał się zastrzelić carskiej żandarmerii po to, żeby bronić swoje dobre imię, dlatego, że go cały czas oskarżano, że on jest współpracownikiem, donosicielem i on tu w Warszawie zginął w drukarni, której bronił. Był człowiekiem związanym z socjalistami, z niemiecką socjaldemokracją i człowiekiem szalenie niezależnym. I aż żal, że ta postać nie siedział w Cedeli Warszawskiej, więc, ale był z Wielkopolski, bardzo ważne, bardzo rzadki przypadek anarchisty wielkopolskiego, można powiedzieć. I stąd mam takie poczucie, że on właśnie powinien odzyskać swoje miejsce w polskiej historii. Takie uczciwe. Ale jak powiem, szkoła średnia była szkołą dla mnie
Jak to się odbywały takie donosy? Takiej hipokryzji właściwie. Jak to było, że wstał kolega na lekcji i powiedział, panie profesorze, a Grzesiek Gauden to słuchał. Nie, to profesor uważał, że ponieważ ja zadałem takie pytania, to ja musiałem wolnej Europy słuchać. Co było zgodne z prawdą oczywiście, tylko że przypuszczam, że... Pamięta pan o co? Chyba polityka rolna, już nie pamiętam, ale w każdym razie... A potem pewne fakty historyczne, które były... których nie wolno było uczyć, tak. Więc, ale to był taki rodzaj jego bezradności, dlatego że on już nie mógł właściwie podjąć ze mną polemiki, kiedy ja przytoczyłem, ja już nie pamiętam sytuacji, tylko o to chodziło, przytoczyłem ileś faktów i zadam mu pytanie, to jego jedyną obroną było, Gauden to jest słuchacz wolnej Europy prawdopodobnie, co brzmiało jako pogróżka, prawda, że ty jesteś człowiekiem, który tutaj nam nie pasuje. I więc jak powiadam, no to z tej szkoły zapamiętałem i w ogóle mnie nie ciągnie, żeby jeździć do Trójki w Poznaniu i nie wiem, może wszyscy inni koledzy mają lepsze wspomnienia, a ja mam akurat takie. Ja jeszcze mam początek tej szkoły w dobrej pamięci, bo wtedy jeszcze uczyła kadra taka międzywojenna, tuż powojenna i jeszcze był dyrektorem Wacław Zembrzuski, szalenie miły człowiek, starszy pan, obdarzony ogromną autorytetem, który nigdy nie podnosił głosu, ale wszyscy przy nim milkli. I po drugiej klasie został, kiedy ja byłem w szkole, poszliśmy na wakacje, wróciliśmy po szkole, wyrzucono wszystkich starych nauczycieli. Wszystkich. I przyszli nowi, młodzi, tacy czerwoni, formowani, którzy mieli zapanować nad szkołą, która być może wtedy jeszcze była niewystarczająco komunistyczna. I ja te dwa ostatnie lata zapamiętam właśnie już takie, jako takie definitywnie młotkowanie nam w głowie takiej propagandy gomułkowskiej. No potem Gomułka upadł w ostatniej klasie, więc... Trochę się skrzywiło, więc trzeba było ten socjalizm jakoś ratować, ta ludzka twarz miała się pojawić, no i tak dalej, no... I tak dalej. Ale no powiem, to nie jest dla mnie. Natomiast uważam, że fantastyczny był Wydział Prawa i Administracji w Poznaniu. To po prostu wybitni prawnicy, profesor Nowakowski, Radwański, Ziembiński, Rodaszkiewicz. No ja mówię o listę najwybitniejszych umysłów prawniczych powojennych. To byli moi wykładowcy, wie pani, to buduje zupełnie też inny sposób widzenia świata akademickiego, takiego jak... To też powoduje, że prawdopodobnie nie uważa pan, że jest możliwa wyższość narodu nad prawem. Absolutnie nie, tego mnie właśnie oduczano tam. No. Ziembiński, który prowadził seminaria, mówił, proszę państwa, marksizmu będą was uczyć na wszystkich innych zajęciach. Ja was uczę wszystkiego innego niż marksizm. I on rzeczywiście nam, studentom, wtedy dał przegląd koncepcji prawno-politycznych czy teorii prawa i teorii państwa zachodnioeuropejskich, których nie uczono w ogóle. No i które były poza waszym zasięgiem. Poza zasięgiem, tak, oczywiście. Ani usłyszeć, ani zobaczyć, tak, ani wziąć ale udział. On o tym nam mówi, on dał nam teksty do przeczytania, w związku z tym to my... Znaczy, ja mam takie poczucie, jak teraz widzę i słyszę o tej wyższości narodu nad prawem, a wtedy wyższości klasy społecznej, czyli proletariatu i ludu pracującego miast i wsi nad prawem, to mam dokładnie déjà vu, że jakbym wracał do tamtych czasów, z których nas próbowali nasi profesorowie, przed którymi nas próbowali intelektualnie obronić, profesorowie na Uniwersytecie Poznańskim. No to jest, ja mam takie poczucie dysonansu poznawczego w tej chwili i w moim wieku to jest niezdrowe. Taka piękna karta, jednak okazało się, że nie wystarczy, żeby pan został uznany za jednostkę godną zaufania. No wie pani, że przez kogo? No teraz. Tak, tak, no właśnie, więc ja... Ja mam mnóstwo wspaniałych przyjaciół. Mam za sobą niezwykle ciekawe życie. Moja żona powiedziała, że właśnie powinien napisać jakieś wspomnienie, ponieważ te moje przygody są takim opisem tego, co się w Polsce działo przez ostatnich 40 lat. Wcześniej nie, ale więc i tak, ale nie zamierzam zanudzać żadnego czytelnika moim życiorysem, więc spokojnie nie napiszę tej książki. No, kto wie. W każdym razie na pewno nie w najbliższym czasie, bo nie czuję takiej potrzeby. Jeszcze zapytam pana o tę, tak lajtowo, o tę bibliotekę pierwszą pana. Pan przecież jest rzecznikiem bibliotek. Tak, to była biblioteka na ulicy Wronieckiej, to filia Biblioteki Raczyńskich, do których, czyli bardzo blisko, w drodze napływalnej.
też, ale myśmy chodzili tam co tydzień, dwa i to były czasy też takie, się rezerwowało książki, to było fantastyczne, myśmy przeglądali książki na półkach, te panie bibliotekarki były bardzo wyrozumiałe i to, co ważne, te biblioteki miały wtedy wszystkie nowości ówczesne wydawnicze. No. To jest problem obecnych bibliotek, że one nie dostają pieniędzy na zakup nowości czytelniczych, w związku z tym no, trudno wymagać od ludzi, żeby chodzili pożyczyć trylogię po raz 25, prawda? Więc to się czyta raz i tyle. Ja czytam wprawdzie trylogię w dzieciństwie 10 razy, bo byłem zafascynowany. A jednak. Tak, och. Mam takie wydanie fantastyczne, zresztą zachowałem sobie. Potrafiłem co potop głównie czytać prawie na okrągło. To jednak wybitny pisarz, chociaż szkodliwy. Mówię o Sienkiewiczu, ale jego... Szkodliwy z powodu spojrzenia na historię. Wybitny, tak, jeśli chodzi o... Nie, nie, no wybitny pisarz, opowiadam, ale... Powieść akcji. Tak, ale nie, ale jak napisane, po prostu fantastyczne. Ale obraz świata, który odmalował... rzutował później na myślenie wielu generacji. To takie myślenie, które... Ja ale na pana zawsze... myślenie nie. No wtedy tak, ale wie pani, potem można z tego wyrosnąć albo przeczytać coś innego i nagle zorientować się, że to nie jest... Wie pani, ja na przykład mam tak, taką przygodę, prawda? Ja mam maturę z religii z 71 roku. Ja jeszcze w pierwszej klasie i drugiej klasie szkoły podstawowej miałem religię w szkole, po czym Gomułka to wyprowadził i myśmy, ja i mój brat, chodzili na religię do parafii Farnej, której proboszczem był ksiądz Infuad Jany, bardzo znana postać, i to było całkowicie dobrowolne. Ja chodziłem do końca liceum, właśnie tego komunistycznego liceum, raz albo dwa razy w tygodniu na zajęcia z religii. Dostałem w związku z tym świadectwo maturalne z religii od kościoła. Ale to nie był egzamin, który się zdawało w szkole oczywiście, nie, no bo przecież wtedy nie mogłem. Nie, tylko powiem, ja skończyłem dokładny cykl nauczania i nawet zostałem uznany za najlepszego ucznia w tym roczniku. Tak tradycyjnie, no jak to pan od początku, tak się to panu jakoś zdarzało. Czasami mi to wychodziło, ale nie wszędzie. O, były potężne wpadki, ale nie będę mówił. Jakie? No jak mi się... Nie pani, to jest tak jak... Z WF-u chyba. A to prawda. To była katastrofa na początku, ale jak mi coś nudziło, to naprawdę nie było siły, żebym ja się mógł nauczyć. A co się nudziło? Pani, fizyka czy matematyka? Nie, z matematyki byłem prawie prymusem w szkole również. I nawet moja nauczycielka matematyki w szkole średniej namawiała mnie, żebym poszedł na matematykę. Ale z humanistyką też sobie jakoś radziłem. Natomiast chemia mnie już na przykład nudziła. Nie wiem dlaczego. Geografię bardzo lubiłem, historię bardzo lubiłem. Fizykę do pewnego stopnia, w pewnych częściach, więc biologia była interesująca. Więc nie wiem, to tak jak... Więc i tak samo też na studiach było. Z niektórych przedmiotów otrzymywałem celujące bardzo dobre, a z niektórych ledwo, bo mi się nie chciało tego uczyć. I tyle. Tym bardziej, że później się bardzo mało przykładałem do studiów i pamiętam, że nie wymienię nazwiska tego wybitnego w tej chwili profesora Uniwersytetu Poznańskiego, który był moim wykładowcą na procedurze cywilnej i który na zajęciach zwracał się w następujący sposób do mnie. Panie Gauden, czy ja mógłbym pana na chwilę obudzić i zadać panu pytanie? To za porażka. Ale procedura cywilna naprawdę nie jest pasjonującą nauką. A ja wtedy już żyłem bardzo nocnym trybem życia w związku z zaangażowaniem w kulturę studencką, więc przychodziłem na zajęcia czasami po prostu i odsypiać i tak. Ale zostałem też procedurę cywilną, więc... Ale to bez sukcesów. To nie było najlepsze. Także, ale to, teraz sobie zdaję sprawę z wagi tak właśnie procedury cywilnej, procedury karnej. Z perspektywy czasu widzę, jak są to ważne dziedziny prawa i jak należy być biegłym w tych kwestii, dlatego że przez procedury można dużo spraw wygrać albo przegrać, albo zamotać po prostu. Więc to doświadczenie przyszło trochę później do mnie. Także jak powiem, no jakoś tak się udawało, że ja miałem mnóstwo ciekawych wydarzeń w moim życiu. I... No, teraz czas na następne ciekawe wydarzenia. Tak, oczywiście. No, ja jest niesłychanie ciekawie w Polsce w tej chwili. To właśnie, no, panie, to prawda. Tak właśnie sobie myślałem kilka lat temu, że właśnie Polska weszła już na taki
Jałowy bieg trochę. Tak, nie, znaczy nie jałowy, no dobry bieg, ale ja się, nudny, wie pani. Ja byłem na takim kongresie wydawców prasy jeszcze, jak byłem w Rzeczpospolitej w Wiedniu i wtedy wystąpił przedstawiciel Norwegii, już nie pamiętam, z jakiej gazety, z jednej z tych większych gazet i na pytanie, znaczy on opowiadał o tym, co się dzieje w mediach norweskich i co trzeba robić i on tak patrzył na tą salę i powiedział, wiecie państwo, no Norwegia jest bardzo trudnym krajem do robienia mediów, bo już w tej chwili Reuters zlikwidował swoje przedstawicielstwo w Oslo, dlatego że no, szczęśliwe kraje nie przynoszą newsów. I to jest prawda. No, w Norwegii nic się nie dzieje, w związku z tym agencje zagraniczne, prasowe zlikwidowały swoje biura. W Polsce też zaczęły. Aż Breivik. Aż Breivik, tak, oczywiście. Ale w Polsce też był taki moment, w którym agencje zagraniczne zaczęły ograniczać swoje przedstawicielstwa. Stacje telewizyjne z niemieckiej i inne też zaczęły zmniejszać swoje przedstawicielstwa. Zaczęto wyłączać specjalnych korespondentów dla Polski. Robiono taki centralny europejski jednego korespondenta, który będzie trochę w Warszawie, trochę w Pradze, trochę gdzieś tam i tak dalej. Trochę na Węgrzech. Tak, jeden nam wystarczy. Wracamy do pierwszej ligi. Ale nie wiem, to ten mały dziennikarz w panu się cieszy, ale... Nie, właśnie się nie, bo wracamy z jakiego powodu? Dlatego, że staliśmy się krajem, który kreuje problemy, który staje się wielkim znakiem zapytania. A jest to kraj, który liczy prawie 40 milionów ludzi, jest centralnie położony, ma świetnie rozwijającą się gospodarkę od wielu lat. I to jest pytanie, które nurtuje w tej chwili opinię publiczną w świecie, a opinia publiczna to są media, w związku z tym media są w tej chwili zainteresowane. Pani, moja córka mieszka w Szwecji i ona śledzi na bieżąco, co się dzieje w Polsce, bo jest bardzo to zaangażowana, ale również mój zięć szwedzki to śledzi, na ile może. I to, co jest zdumiewające, że od lat nie było tylu publikacji o Polsce w szwedzkiej prasie. Ale nie są to publikacje pocieszające, bym powiedział. Na czym to polega? Znaczy, właśnie co powiedziałem, szczęśliwe kraje nie przynoszą newsów, prawda? Szwedzka prasa przestała pisać o Polsce, ponieważ no, rzeczywiście jesteśmy normalnym krajem. Teraz zaczyna pisać, ponieważ z punktu widzenia tych dojrzałych demokracji, dojrzałych gospodarek, zaczęliśmy być znowu krajem problematycznym. Znowu dziewadłem. Najpierw rewitalizowali korespondentów na Węgrzech, a teraz u nas. W Polsce, tak, tak. I wolałbym, żeby mniej pisano o Polsce. Absolutnie. To mówił Grzegorz Gauden. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Wieczór Radia Tok FM. Lecimy środkiem nieba, czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak muszą się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Przejścia, podziemne korytarze skrywają tajemnice, ale nie przed nami. Ty kochasz Suszewiec, tak jak ja Żoliborz. Wzbijamy się w powietrze wraz z samolotami. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna,
ciężko. Wybory to coś, co trwa 5 razy krócej niż tankowanie na stacji benzynowej, 60 razy krócej niż wizyta w kinie, a daje nam prawo do wymagania, narzekania i komentowania przez kolejne 4 lata. Nie głosujesz? Nie gadaj potem. Bo każdy widzi świat inaczej. Poranek Radia Tok FM. W środę od 7 do 9. Piotr Kraśko, zapraszam. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 1 czerwca. Minęła północ. Informacje Tok FM. Michał Poklękowski. Bez porozumienia z dyrekcją pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka wykluczyły przerwanie strajku. Premier Beata Szydło rozmawiała telefonicznie z Francem Timmermansem o kryzysie konstytucyjnym w Polsce. Strajkują pracownicy prywatnych portów w Grecji, Pireusie i Salonikach. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka są gotowe wrócić do rozmów z dyrekcją w każdej chwili. Warunek to poważna analiza ich postulatów. W przeciwnym razie nie wrócą do łóżek małych pacjentów. Mówi Tok FM przewodnicząca Związku Magdalena Nasiłowska. My nie chcemy rozmawiać, ale my chcemy mieć jakąś gwarancję, że nikt nas nie oszuka. Czekamy cały czas na sygnał od dyrekcji. Dyrekcja rozpatruje te nasze propozycje. Chodzi o podwyżki i braki kadrowe. Według szacunków związku codziennie na oddziałach tego szpitala brakuje co najmniej 70 pielęgniarek. Naprawdę za chwilę będzie dramat. 470 pielęgniarek jest powyżej 20 roku pracy. Kadra nam się starzeje. Tych pielęgniarek, które są młodsze, jest niewiele. Nie dopuśćmy do tego, żeby nasze polskie pielęgniarki kształcone za nasze polskie pieniądze wyjeżdżały za granicę. To już 8 dzień strajku. Na większości oddziałów szpitala pracują po 2 pielęgniarki. Centrum Zdrowia Dziecka odwiedził wczoraj minister zdrowia, a premier Beata Szydło zaapelowała o zmianę formy protestu. Bez porozumienia z dyrekcją pielęgniarki wykluczyły przerwanie strajku. Premier Beata Szydło przez telefon rozmawiała wieczorem z wiceszefem Komisji Europejskiej Francem Timmermansem o stanie prac w sprawie rozwiązania kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Rzecznik rządu krótko skwitował, że wieczorna rozmowa była dobra i merytoryczna. A Komisja Europejska już dziś zdecyduje o ewentualnych dalszych krokach wobec Polski. Potwierdziła to rzeczniczka Komisji Mina Andrejewa. Informacje na temat stanu obecnych rozmów z polskim rządem o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego na posiedzeniu unijnych komisarzy ma przedstawić właśnie Franz Timmermans. Jak informuje rzeczniczka komisji, rozmowy z Warszawą trwały wiele dni. Wiceprzewodniczący Timmermans poinformuje komisarzy o rezultatach tych rozmów i na tej podstawie będą oni rozmawiać o potencjalnych dalszych krokach. Komisja Europejska od stycznia prowadzi wobec Polski procedurę kontroli praworządności związaną z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Następnym krokiem w ramach tej procedury może być wydanie opinii w tej sprawie. Mężczyzna, który podłożył ładunek wybuchowy we wrocławskim autobusie, może usłyszeć dodatkowe zarzuty. Wszystko dlatego, że kobieta ranna w wyniku eksplozji ma dużo poważniejsze obrażenia niż początkowo myślano. Poszkodowana ma ponad 80 lat. Biegli stwierdzili, że skutki wybuchu będą odbijać się na jej zdrowiu do końca życia, mówi prokurator Robert Tomankiewicz. Eksplozja urządzenia wybuchowego naraziła tę osobę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Po drugie, obrażenia naruszyły czynności na rządów jej ciała na okres powyżej dni 7. Po trzecie, biegły stwierdził u pokrzywdzonej zaburzenia stresowe półrazowe. Kobieta przechodziła obok przystanku autobusowego w momencie wybuchu. Ładunek został wyniesiony z autobusu przez kierowcę, którego zaalarmowali pasażerowie. Słuchasz informacji Tok FM. Na całym świecie prawie 46 milionów osób żyje w jakiejś formie współczesnego niewolnictwa. To szacunki australijskiej Walk Free Foundation. Co zaskakujące, zdaniem fundacji w Polsce żyje aż 180 tysięcy niewolników. W Europie gorzej jest tylko na Ukrainie. Zdecydowanie najbardziej zniewolonym kontynentem jest jednak Azja. Z kolei kraje o najniższym odsetku współczesnego niewolnictwa to Luksemburg, Irlandia, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Austria, Szwecja oraz Belgia. Pracownicy prywatyzowanych portów w Pireusie i Salonikach w Grecji strajkowali wczoraj 6 dzień z rzędu, domagając się gwarancji zatrudnienia. Portowcy przeszli głównymi ulicami Aten. 200 osób zebrało się przed hotelem, gdzie toczą się negocjacje w sprawie Pireusu. Protestujący, którzy boją się, że konsekwencją prywatyzacji będą zwolnienia na wielką skalę, ostrzegli, że nie wrócą do pracy, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. I na tym kończymy kolejne informacje w Radiu Tok FM. O 1:00 zapraszamy. Thank you.
Pogoda. W nocy w centrum i na północy będzie grzmiało i popada. W środę najspokojniej w pogodzie będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tylko w tych regionach przez cały dzień słonecznie. A na termometrach 24 stopnie w Poznaniu, Białymstoku, 25 w Łodzi, Warszawie i Katowicach. Do 26 stopni w Krakowie, we Wrocławiu oraz Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Dzień dobry Państwu. W poranku Radia TOK FM przegląd prasy i zarazem Jan Wróbel, gdyż we wtorek są oni jedną osobą. Sensacyjne informacje z faktu. Polscy uczniowie zwyciężyli w międzynarodowym konkursie sprawdzającym wiedzę z nauk ścisłych i przyrodniczych. W praktyce polscy uczniowie byli bezkonkurencyjni. Finał konkursu Odyseja Umysłu odbyła się w Iowa w USA i pobiliśmy tam młodzi Polacy, 850 ekip z całego świata, zespołu szkół Omega z Katowic, ośrodka twórczej psychoedukacji Dumb z Gdańska, szkoła podstawowa nr 8 z Wrocławia i 10 liceum ogólnokształcące z Wrocławia. To były kuźnie naszych zwycięskich kadr. W tejże samej gazecie czytam 3000 dzieci będzie skakać. Naukowcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przebadają ponad 3000 uczniów. 3 lata temu ci sami naukowcy sprawdzali, jak daleko dzieci potrafią skoczyć z miejsca i jak długo utrzymają się wisząc na drążku. Niestety fakt akurat nie podał tych informacji. To byłoby ciekawe, ile dzieci muszą biedne wisieć na drążku badane przez naukowców. Ci sami uczniowie powtórzą test po tych 3 latach i okaże się, czy zajęcia z WF-u poprawiają stan tężyzny fizycznej naszej młodzieży. 3 lata temu spora grupa wypadła znacznie poniżej normy. No, to akurat dodam od siebie, że to jest chyba cecha każdego badania, że jakaś spora grupa wypada poniżej normy, dlatego właśnie się tę normę tworzy. Ale może na tym się nie zna, może norma przyszła z Unii Europejskiej, czy coś takiego. W tygodniku w sieci z kolei, poza okładką, pewno się wielu osobom nie spodoba, a innym się spodoba bardzo, bo jest taki sparadiowany Donald Tusk. Kilka interesujących materiałów. Trosce o Państwa nerwy zacytuję tylko jeden z nich, bo taki dość ciekawy. Piotr Kwieciński pisze o kompromisie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Powinien nastąpić kompromis, ale, no i kawałki tego ale. Chociaż zachowuje krytyczną ocenę pierwotnej decyzji lidera PiS, pisze Piotr Kwieciński, o wejściu w ten konflikt o Trybunał Konstytucyjny, uważam zarazem, że pozbawiony możliwości wyjścia z niego z twarzą obóz rządzący kapitulować nie powinien. Odwrotnie, racjonalną i jedyną możliwą strategią byłoby w takim wypadku przejście przez pełnoskalową, długotrwałą polityczną wojnę i wewnątrzkrajową, i zewnętrzną. Przy pewnej świadomości strat, jakie na wielu płaszczyznach trzeba będzie ponieść, to byłoby w takim wypadku naprawdę mniejsze zło. I w dalszej części artykułu czytamy: obecnie, jak wynika z przecieków, Prawo i Sprawiedliwość wycofało się już de facto z większości zmian, które dokonało lub chciało dokonać w Trybunale Konstytucyjnym. Jest już niebezpiecznie blisko granicy, za którą rozpościera się sfera rzeczywistej kapitulacji. Gdyby jednak nawet jej nie przekroczono i gdyby kompromis został zawarty na warunkach, które teraz rząd oferuje Komisji Europejskiej, mogłoby powstać uzasadnione pytanie. Po co w takim razie to wszystko było? Po co w takim razie narażono kraj na potężne wstrząsy? Po co dano Komisji Europejskiej pretekst do ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne? Ingerencji, która w przyszłości może być precedensem służącym do zwiększenia dyscyplinującej roli Komisji Europejskiej wobec państw członkowskich, czyli służącej czemuś, czego PiS jako żywo nie chciał i nie chce. To nie są pytania bez zasady. Przypomnę, że są to pytania Piotra Kwiecińskiego z Tygodnika w sieci. Ale jeśli uda się doprowadzić do czegokolwiek, co można będzie uznać za kompromis, to sądzę, że nie odegrają one znaczącej politycznej roli. A to dlatego, że wrogowie PiS poszli w wojnie o Trybunał tak daleko, że udało im się stworzyć tak zero-jedynkowy obraz starcia, że wszystko, co nie będzie formalnym przywróceniem status quo sprzed wybuchu konfliktu, zostanie uznane za zwycięstwo rządu. Bo przecież ich narracja polegała i polega na całkowitym odrzuceniu wizji jakiegokolwiek politycznego uregulowania konfliktu. Tu, mówią antykaczyści, jest walka dobra ze złem, prawa z bezprawiem. Tu nie ma miejsca na polityczne targi. Tu musi być po prostu zastosowana procedura, a zbrodnicze PiS jej zastosować nie chce. Taka postawa ma swoje konsekwencje, mianowicie wszelkie odstępstwo od tej linii rozumowania. Wszystko, co będzie, cudzysłów, politycznym targiem, a nie manifestacyjnym,
posypaniem głowy popiołem, posprzątania po sobie i przyznaniem racji prezesowi Rzeplińskiemu będzie powszechnie odebrane jako zwycięstwo PiS, choćby efekt porozumienia był w 90% realizacją żądań Trybunału. Będzie wtedy trochę tak, jak, a to są takie moje ulubione kawałki, bo o historii, jak z kubańskim kryzysem rakietowym w 1962 roku. Przypomnijmy, Rosjanie umieścili na Kubie rakiety. Prezydent Kennedy groźbą wojny zmusił Chruszczowa do ich wycofania. Powszechnej opinii zwyciężyli więc Amerykanie i ten stan powszechnej świadomości miał daleko idące polityczne konsekwencje. Tyle, że światowa opinia nie wiedziała, iż w tajnej części porozumienia USA zobowiązały się do zabrania własnych rakiet rozmieszczonych w Turcji kilka lat przed kubańskim kryzysem. I tak też zrobiły tak naprawdę, więc rezultat kryzysu nie był na pewno jednostronnym amerykańskim zwycięstwem, raczej remisem. No tylko, że nikt o tym nie wiedział, Amerykanie zaczęli chodzić w glorii zwycięzcy. Łatwo zrozumieć chyba puentę tego artykułu, że wbrew temu, co się wielu osobom uderza, wbrew temu, co się wielu osobom wydaje, rząd Jarosława Kaczyńskiego, jeśli tak można powiedzieć, a chyba można, ma szansę wizerunkowo wygrać ten spór o Trybunał Konstytucyjny, co przecież wydaje się odważną tezą publicystyczną. W innym kraju Ameryki Południowej, bo jak ktoś uderzy w stół z napisem Kuba, to szuka się w Ameryce Łacińskiej innych rzeczy. Maciej Stasiński w Gazecie Wyborczej, interesujący artykuł, dni reżimu w Wenezueli wydają się policzone. Przeciwko władzy zaczęło się buntować już nawet wojsko. No i taki obrazek z Wenezueli w pewnym miasteczku Andres Bello w stanie Trujillo. Uzbrojeni bandyci wtargnęli w niedzielę w nocy do domów kilku rodzin, zagonili mieszkańców na podwórka i rozstrzelali 11 osób, chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 76 lat. Nikt nie wie dlaczego. Policja szuka winnych i zapewne nigdy nie znajdzie. No, ileś takich opowieści Macieja Stasińskiego z Wenezueli składa się na przekonanie, że godziny władzy prezydenta Wenezueli wydają się być policzone, a poparcie narodu dla na przykład właśnie jakiegoś rodzaju zamachu stanu wojskowego rośnie. No to pogadajmy sobie o Kubie i Wenezueli, przejdźmy do sprawy polskiej. W tejże samej Gazecie Wyborczej, nawiasem mówiąc, bardzo dzisiaj ciekawej, jak zostać koderem, taki mały artykulik. Komitet Obrony Demokracji w przyszłym tygodniu zacznie przyjmować członków. Chętnie będą musieli mieć rekomendację dwóch członków stowarzyszenia, dlatego komitet chce szybko przyjąć pierwszy 1000 osób, które będą polecać innych. No i Sebastian Klauziński opisuje całą tę procedurę. W samym końcu czytam pewną też ofertę dla młodzieży. Dla osób poniżej 30 roku życia jest opcja dołączenia do młodych KOD, czyli młodzieżówki komitetu. Mój Bożek. Co tu było ze mną, kiedy ja miałem 30 lat? No, oczywiście córkę odprowadzałem już do szkoły, a syn? Syn chyba dopiero chodził do zerówki. No, oczywiście coraz starsza żona, ciężka praca. A gdybym się urodził kiedyś indziej, to bym przecież mógł zostać młodym kodowcem, a tak byłem po prostu tylko zwykłym, starszym, dorosłym człowiekiem. Witajcie, kochane dzieciaki. Przyszłyście w samą porę. No, akurat dziadek Świnka, dopiero dojrzewam do tej roli, ale jestem jej coraz bliższy i jakby to powiedzieć, bliższy od bardzo wielu, wielu lat. Jak już powiedziałem państwu, że w Gazecie Wyborczej jest ciekawie, to muszę chyba to udowodnić. Między innymi mogę to udowodnić takim artykułem Kon, jaki jest Cieszyn widzi. To jest reportaż Anny Malinowskiej i Ewy Furtak. Pewien podpułkownik rezerwy, odesłany do cywila, zawiązał w Cieszynie Kompanię Obrony Narodowej. Kompania, drodzy państwo, umundurowała się, ćwiczy na strzelnicy, no i ma wielką nadzieję, że już niedługo będzie w prawdziwym wojsku, czyli z powrotem, bo pan zresztą podpułkownik mówi, no przecież jak powiadają Amerykanie, człowiek może wyjść z armii, ale armia nigdy nie wychodzi z człowieka. I Krzysztof Nieścior na tej fali widzi siebie powracającego, jak rozumiem, stałą kompanią obrony narodowej. Są pewne elementy takie trochę wyzłośliwiania w tym artykule, jest ich też trochę takiej nostalgii, bo w sumie bardzo wiele dobrego zrobiła ta kompania obrony narodowej. Na przykład wzięła się do takich prac renowacyjnych, w zabytkowym schronie w Cieszynie i tak dalej, ale czyta się to niezwykle płynnie i w sposób, i to jest bardzo interesujące. Z kolei Maciej Samcik
Znany komentator i bloger Gazety Wyborczej pisze o nowej ofercie bankowców dla frankowiczów. Dodam, zresztą mówi o tym redaktor Maślak, dzisiaj w gazetach wszędzie jest o frankowiczach więcej lub mniej. Związek Banków Polskich ogłosi dzisiaj swoją najnowszą ofertę dla frankowiczów. I pisze Maciej Samcik, wszystko wskazuje na to, że na nową propozycję banków załapią się tylko ci, którzy na spłatę rat przeznaczają więcej niż 70% dochodów i będą to w stanie udowodnić zeszłorocznym PIT-em. Mają niezbyt duże mieszkanie oraz wzorowo spłacali do tej pory kredyt walutowy. Czy jest się z czego cieszyć? Bankowcy szacują, że ich nowa propozycja obejmie mniej więcej 10% wszystkich frankowiczów. No to jest się, macie już czego cieszyć, o ile oczywiście jest się bankowcem lub ma się takiego w rodzinie. Warunki oferty, o ile potwierdzą się nieoficjalne informacje, będą skrojone dość sprytnie, żeby skorzystać z przewalutowania. No z jednej strony trzeba przymierać głodem. No jeśli ktoś na ratę kredytu przeznacza 70% dochodów, to rzeczywiście po opłaceniu rachunków nie zostaje mu na życie prawie nic. Chyba są to takie dochody gigantyczne. A z drugiej wzorowo spłacać raty. To dość rzadko występujące w przyrodzie połączenie. Dobrze, że bankowcy dojrzewają do tego, by wziąć udział w tworzeniu rozwiązania problemu frankowego. Pisze Maciej Samcik. Kłopot w tym, że bankowcy wciąż patrzą na rozwiązanie problemu franków jak na, cudzysłów, pomoc, która powinna być dostępna tylko dla najbardziej potrzebujących. Frankowicze tymczasem nie oczekują, cudzysłów, pomocy, tylko wzięcia przez branżę bankową współodpowiedzialności za nadmierne ryzyko, w które został opakowany produkt pod nazwą kredyt hipoteczny. Inny pogląd dzisiaj Cezary Stypułkowski wyraża w Rzeczpospolitej, też nawiasem mówiąc bardzo ciekawej. Trzy drogi dla frankowiczów to z kolei artykuł Macieja Chłądzyńskiego i Grzegorza Osieckiego w dzienniku Gazecie Prawnej. A ja, drodzy Państwo, zapraszam na rozmowę z Kamilem Zaradkiewiczem, dyrektorem Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego, a potem Rafała Grupińskiego. To jest powtórka. Można tak? Siema, siema, elo, elo. Zobacz, mój drogi DJ mówi, dzień dobry. Już dawno wybiła godzina piąta. Wstajemy z łóżek, podnosimy główki, przesuwamy nóżki i robimy sobie jeszcze porannych ćwiczeń, zanim wypijemy waszą ulubioną w kampusie. 19 przysiadów, 60 pojedynków i 130 fałdów na puszce. A można inaczej. Piotr Maślak, zapraszam na pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku o 5 rano. To jest powtórka. W poranku Radia Tok FM Kamil Zaradkiewicz, dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego.